Maśmiek Pai, ja jestem Kokolino i witam was kończy na moim kanale, ale po pierwsze zostawcie suba, łapkę w górę, wpadnijcie na mojego Instagramie, my tam zaobserwujcie, bo jedziemy po 2000 obserwujących, więc mordo, wiesz co robić, wpadaj, link masz w opisie. I oczywiście zapraszam cię bardzo serdecznie na NB, jeżeli chcesz kupić sobie tańszą gierkę albo tańszą kartę Shark, link masz w opisie, a jeżeli się zarejestrujesz z mojego linku, to dostajesz darmowy 1 euro na start, a to jest między 4 a 5 zł, więc sporo, jesteśmy w Polsce, więc naprawdę spora kaska. No i oczywiście mordo, zasubskrybuj kanał, no bo wiesz, odcinki na tym kanale są dosłownie codziennie. A dzisiejszy odcinek wam rozwali bańkę, bo to będzie taki powrót do przyszłości, przeszłości, nie wiem, bo do 2019 coś takiego się cofniemy, bo w ogóle dużo odcinków się pojawia z 2019, więc takie trochę teleportacja w czasie, a do wakacji chciałbym mieć 25 tysięcy subskrypcji, więc mordo, wiesz co robić. Dobra, a jestem dzisiaj z Pawelon, sorry, gdzie tam twój nick. On mi będzie pomagać w odcineczku, więc żółwik dla ciebie i pozdro mordeczko, wsiadaj do auta, bo musimy się stąd oddalić, walić tego typeczka, co się do nas pruł. Podjechał takim modowaną bryczką, a jedzie swoją, dobra. Podjechał chłop modowaną bryczką i on myśli, że on jest fajny. No jeszcze sobie ubrudziłem samochód, jakąś babką mi wleciała na maskę. No nie wiesz. Dobra, musimy się oddalić na jakieś taką, jakby ci to powiedzieć, lekkie zadupie. I wam też radzę się oddalić na jakieś lekkie zadupie. Bo w dzisiejszym odcinku wam pokażę mega łatwy glitch na mega stary samochód, mega modowany samochód moim zdaniem. Bo tego samochodu nie da się ani kupić, ani zdobyć. Można go zdobyć tylko i wyłącznie takim ala glitchem, takim małym glitchem, który jest dosyć łatwy albo dosyć trudny, zależy czy umiecie strzelać. Jeżeli po prostu nie umiecie się strzelać w GTA, to po prostu ten odcinek nie jest dla was. No chyba, że wam kolega albo koleżanka pomoże. Glitcha robimy oczywiście w dwie osoby, nie można go robić samemu. Dobra, tu jest takie małe zadupie, to dawaj tutaj. Czekajcie, zadzwonię sobie do security serwer, żeby policja mnie nie goniła. Aha, maksymalna ilość VIP-ów w tej sesji, dobra. To po prostu strzela sobie w łeb. Dobra. Stare rozwiązanie, RPG pod nogi i dobrze będzie. Dobra, oczywiście jeszcze przypomniałem w tej pięknej chwili, żebyście zostawili suba, łapy w górę, bo bardzo dużo osób ogląda moje odcinki, a nie subskrybuje i jest mi z tego powodu bardzo przykro. Dobra, gdzie jest mój samochód? Dobra, po drugiej stronie. Dobra, wiesz co masz robić, tak? Dobra, to zaraz tylko wytłumaczę widzom i zaraz to zrobię tylko sam. Ogarnię sobie policję, żeby też się nie goniła. To jest prawdziwy samochód, ładny i niemodowany. Mój tak samo, przepiękny i też niemodowany. W ogóle nie rozumiem tej fikcji niemodowane samochody. Ja modowałem samochody rok temu, bo jeszcze to było popularne. Dokładnie ponad rok temu, bo z tego co patrzyłem, pierwsza wiadomość o takich modowanych samochodach bardziej to było 14.01.2020. Też ponad rok temu. Dobra, a więc tak, was znajomy musi wyciągnąć telefon i zadzwonić do Meriwether, ale po co zadzwonić do Meriwether? Będziemy modować sobie Messę, a jak i to będzie wyglądać? I tym sposobem możecie modować tylko i wyłącznie Messę, więc jeżeli chcecie mieć wyjątkową Messę, wyjątkowy samochodzik Messy najemnikowej, no to po prostu tylko i wyłącznie takim sposobem możecie to dostać. Kiedyś to naprawdę był mega rarytas i obstawiam, że zaskoczycie znajomych, mając taki samochód w swoim garażu. Jeszcze nie wiem, jeszcze coś pokazać widzom. I tutaj macie wezwij najemników i po prostu nasyłacie na daną osobę i po prostu wybieracie swojego kolegę, któremu chcecie przekazać ten samochód. I teraz wchodzicie sobie w sklep i ja wam pokażę po prostu tą Messę, czym to się będzie różnić. Po prostu taką Messu nie mieć, to jest rarytas, naprawdę. Nikt z waszych znajomych nie będzie takie Messy. Mogę się z tobą... sorry. I mogę się z tobą założyć, że jeżeli powiesz koledze, ty mordo, pokaż swoją Messę, o ile ma. I on ci przyjedzie taką Messą za 87 tysięcy. Przypatrzcie teraz, jak ta Messa wygląda. Jest to naprawdę, moim zdaniem, zwykłe nadrzeczenie. Jest samochód, nic z niej, nic z niej takiego konkretnego nie ma. Dobra, morda, dzwoń do najemników i nasuń najemników. Dobra, szykuję sobie pistolet. Dobra, możesz się wyżyć teraz za wszystkie czasy na mnie. Dobra, tylko nie pomyl graczy, nie? Już, tak szybko? O, patrzcie, widzicie, on już był gotowy. Dobra, lecimy. Zaraz będą typy na mnie lecieli, więc tu będzie grubo się działo. Ja tu uzbrojony. Ja ich normalnie walę snajpą. Dobra, i teraz po prostu wystarczy poczekać na najemników. Mówią, taka Messa to jest rarytas, z takiej Messy nie kupicie, nie zdobędziecie. Po prostu można tylko i wyłącznie zliczać przez najemników. A mało osób będzie ją miało, no bo nie oszukujmy się. Kto jest taki głupi i pomyśli, żeby nasza jakiegoś najemników i sobie zabrać od nich Messę modowaną? No, obstawiam, że nikt na ten pomysł by nie wpadł, a że mega stary patent, mega fajny, może się wam przyjąć i spodobać. No bo nie oszukujmy się, taka Messa to jest naprawdę teraz zabytek, to jest rarytas normalnie. Dobra, gdzie te najemniki twoje? A ty na pewno na mnie nasłałeś? Jadą! Jadą! Pomocy! Dobra, jadą.
Dobra. Dobra, mamy messunię modowaną. O ja! Za pierwszym razem modowana messunia przyjechała. Dobra, patrzcie. Elegancko. Elegancko. Elegancja Francja. I teraz po prostu sobie lecimy i chowamy ją do garażu. Możemy ją też zepsuć w Los Santos Customs, ale najpierw wam polecam jechać sobie do garażu i założyć ten początkowy nadajnik, żebyście mogli wjechać sobie do Los Santos. O ile nie założycie nadajnika, to też z tego co wiem, możecie wjechać do Los Santos Customs. To jest bardzo stary glitch i bardzo, bardzo stary sposób, więc nie pamiętam go do końca, więc nie bijcie mnie w komentarzach. Dobra, ja sobie lecę teraz do garażu, byle jakiego najbliższego. Ciekawe, czy już mogę do Lesia zadzwonić, żeby mi policję ściągnął, no bo nie oszukujmy się, policja jest mega słaba. Jeżeli chcesz, to tutaj najemnik mnie dalej gonią, więc możesz sobie też wziąć taką messę. Wiesz, akurat masz najemników z koło siebie, więc możesz sobie wziąć taką messunię, jak też chcesz. Bo taka messunia się naprawdę przyda, bo to jest dosyć bardzo fajny samochód, nie oszukujmy się. Właśnie zginąłem, kurczę. Weź przypilnuj tej messi, żeby nie zginęła. Bożem, Bożem padł, bo niestety, ale policja, najemnicy i ja dzwonię do Lesia. Super plan. Dobra, lecimy. Nie róbcie takiego błędu co ja. Nie dzwońcie do Lesia, jak goni was policja oraz 40 najemników. Serio, głupi pomysł. Dobra, głupi pomysł, bardzo głupi pomysł. Dobra, bierzemy naszą messę. Obym nie zginął znowu. Ekwipunek, pancerz, załóżmy sobie pancerz, jakieś przekąski. No i oczywiście policja mnie gonić, też siadłem sobie do własnego samochodu. Witamy w GTA. Dobra, gdzie ja mam jakiś warsztat najbliższy albo garaż? Dobra, garaże moje są wszystkie po lewo, więc lecimy w lewą stronę. O panie, już mi kurna gumka strzeliła. Dziwnie to zabrzmiało. Ale nieważne. No nie, to było złe. Dobra, lecimy. Najemnicy już mnie nie gonią, tak jak widzicie, już im uciekłem. Teraz po prostu lecimy sobie do garażu i zapisujemy. Nawet mamy tutaj przyjaciela, kurna, obok siebie, więc fajnie jakby on też był, kurna. Jeszcze jakbyśmy mieli takiego przyjaciela zapisanego, kurczę, dzwonimy do mechanika i przyjeżdża nam taki typek martwy w mesie. To by było piękne. Kiedyś na PS, z tego co pamiętam, to te typy nie znikały. Mogliśmy normalnie do garażu z nimi wjechać, nie? Dobra, na wstecznym nie wjedziemy. Dobra. Panie, panie, co pan? Alo. To co jest jakieś gra seks coś Wings rozpoczął ostrzał i nie mogę teraz przez niego nic zrobić. O co chodzi z tym typem? Poczekaj, bo tutaj muszę dobra, czekaj, muszę wywalić tą postać, bo już niestety nie da się wjechać z postacią komputerową, więc niestety, ale lipa. Dobra, wywalony. Ja wiem, dlaczego Rockstar wprowadził, że nie można wjeżdżać już z botami, bo bardzo dużo kopiowań było z paniami lekkich obyczajów. O nie! No, najlepsze kopiowania, panie lekkich obyczajów w samochodzie i kopiowanko. Dobra, teraz wysiadamy i wsiadamy ponownie i już mamy naszą messę zapisaną. Teraz po prostu możemy sobie lecieć i ją stuningować. Ja oczywiście się nie oprę tego i lecimy sobie stuningować na odcinku. Może będzie jakiś fajny kurde projekt na miniaturkę. Moim zdaniem mega kozacko. Ja mam do Ciebie pytanie. Mógłbyś kupić tą zwykłą messę i podjechać ją pod Los Santos Customs? Porównamy i pokażemy widzom na miniaturce. O! Ona tam 87 kafli, więc mogę Ci oddać, jak masz mało kasy. Dobra. Lecimy sobie stuningować, a Pawelo właśnie kupi sobie zwykłą messę i porównamy Wam i będziemy mieli fajną miniaturkę. Bo moim zdaniem naprawdę mega kozak. No patrzcie, taką messą sobie jeździ po mieście, która jest modowana, ma modowaną prędkość i inne takie, bo to jest pojazd komputerowy, on jest wygenerowany przez komputer. A jak wiemy, wszystkie pojazdy wygenerowane przez komputer mają wyższe prędkości, więc możecie się ścigać z kolegami, bo naprawdę ta messa pobije nie jeden rekord prędkości. To jest taki stary na Warstocku, wiesz? 87 tysięcy. To możesz sobie wziąć według ceny i tam, wiesz, polecieć sobie trochę w dół. No nie. Już do mnie strzelają, czekaj. To jakieś wybuchy są, jakbym nie chciał stracić mojej kochanej Messuni. Dobra, Canis Messa, terenowe, dobra, piękny samochodzik. I co najlepsze, mamy tutaj kurna full tuning. Pancerz, wszystko mamy full tuning. Bo jak wiecie, w niektórych samochodach z ulicy albo takich właśnie zdobytych nie ma niestety full tuningu. A tutaj jest dosłownie full tuning. Nawet możemy LED tutaj zamontować. Mega kozacka furka. Dobra, walniemy tutaj różowe LED, tylko pamiętajcie, żeby kupić sobie pełne pokrycie, bo jeżeli nie kupicie pełnego pokrycia i wam samochodzik bumbnie, niestety, a nie będziecie mogli zadzwonić do Mors Mutual. Niestety, więc stety czy niestety, pamiętajcie, żeby po prostu sobie zakupić właśnie pełne pokrycie, bo jeżeli nie zakupicie pełnego pokrycia, to będziecie mogli tylko raz się przejechać tym samochodem.
Słabe, słabe, nie? Dobra. O nie! Ale ja robię z tego samochodu potwora. Oczywiście możecie też te samochody sobie kopiować i sprzedawać, jeżeli zadzwonicie, nie wiem, co 5 minut będziecie dzwonić do tego, do najemników, żeby kolega na was nasyłał, to możecie po prostu sobie wziąć kilka takich tych i sobie po prostu sprzedawać te messy, bo tak, można za 80 tysięcy możecie je opychać, albo tam 40, nie, chyba 90 tysięcy, coś około 90 tysięcy możecie je sprzedawać, więc moim zdaniem mega konkret, więc możecie za chwilę te messy sobie opychać i sprzedawać je, bo moim zdaniem, jeżeli jesteście początkującymi graczmi, macie mało kasy, dosyć fajny pomysł na biznes, nie? Sprzedawać messy co chwila. 4 w 1 normalnie. O nie, jaki potwór z tego samochodu wyszedł. O nie. O nie. Dobra, jesteś tutaj już u nas pod Los Santos? Dobra, to jak możesz już przejechać pod Los Santos i ją tutaj zamówisz, obejrzysz sobie przy okazji moją ładną messu, nie? Dobra, czekaj, ja tak bokiem tutaj stanę. O, dobra, i ty staniesz obok mnie i zrobimy miniaturkę ładną. Moim zdaniem, widzowie, bardzo ładna messa i mega fajna, bo macie, patrzcie, tutaj macie odkryty dach. Nienormalnie, kurna, możecie sobie, o, postać na odkrytym dachu. Nie ma dachu, messa bez dachu, bez niczego, bez foteli, kurcze, po prostu 40 elementów mniej. Dużo szybsza, modowana i praktycznie nie do zdobycia. Bo taką messę naprawdę ciężko jest zdobyć, nie da się jej praktycznie zdobyć. Jeżeli macie jakieś tam modowane samochody, to to jest nic. Żadne modowane samochody, żadne koła od Beniego. Nic po prostu nie dorówna tej messie, bo ta messa jest nawet z PS3. To jest już glitch z PS3 naprawdę. A jeżeli pomieszacie dwa glitche i zmodujecie sobie messę i dodacie do tego jeszcze modowane koła Beniego, modowane naklejki, modowane emblematy, picobello, chłopie, masz furę niczym i samu, który kupuje najnowsze samochody, jakie tylko wychodzą. Bez kitu, nie? Więc mordo, przyjedź i oceń moją messę. O, ty masz swoją messę? Dobra, stań tu koło mnie. I porównajcie sobie dwie takie messy. Patrzcie, która jest ładniejsza? Która ci się bardziej podoba? Która jest ładniejsza? Dawaj, która jest ładniejsza? Czekaj, wejdę na murek i zrobię screena na miniaturkę. O! Kurczę, po prostu przepiękna fura, co nie? Tutaj możecie sobie ocenić, patrzcie, tutaj ja mogę dosłownie wszystko w tej messie sobie fajnie ogarnąć, a tutaj niestety, ale kolega ma zwykłą życzenią messę, niby może takie same kolorki sobie dać, ale jednak to nie będzie to samo, bo ja nie mam dachu, nie mam tylnej klapy, po prostu messa the best, the best messa, może sobie popatrzeć karabinkę, może sobie pooceniać ją, jak ci się podoba? Którą byś wybrał? Dużo lepsze jest, nie ma dachu, nie ma nic, fajna, nie? Taki cabrio. Dobra ekipa, a więc to było na tyle w tym odcinku, więc zostawcie suba, łapkę w górę. Do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku na moim kanale, bo jak wiecie, odcinki na tym kanale są dosłownie codziennie. Nie było jeszcze dnia od początku roku, żeby odcinka nie było, bo lecimy z daily całoroczny, więc ekipa, ja się z wami żegnam, zostawcie suba, łapkę w górę. A jeżeli chcecie więcej takich kozackich odcineczków, to wiecie co robić, komentarz i wystarczy, więc siemaneczko.